Hej wszystkim, ja jestem Bobazaro i do was w kolejnym odcinku z Mortal Shell'a. Ten odcinek będzie takim odcinkiem mocno miszmaszowym, ponieważ tak naprawdę mieliśmy w tym odcinku ruszyć i wyczyścić Eternal Natrex. Ale jak widzicie, tam na samym końcu już brama jest otwarta. Na czym polega mój problem? Polega na tym, że po prostu ja nagrywam w formacie MP4, bo on jest bardzo przyjaznym formatem do montowania w Resolve'ie. Niestety, z racji tego, iż nagrywam przez OBS-a w formacie CQP, czyli Constant Bitrate, tak jakbym robił to normalnie na streamach, to po prostu przez tą lokację, przez te wszystkie odbicia i inne bajery w tym miejscu, ilość miejsca jakie zajmują dane pliki wideo jest średnio od 80 do 100 giga na 25-30 minut filmu. I po prostu w pewnym momencie skończyło mi się miejsce, gdy nagrywałem tą lokację. Około 40 minut próbowaliśmy wszystko, właściwie próbowałem wszystko zrobić, zrobiłem oczywiście, ale no niestety moje widło. Mój filmik po prostu się zepsuł, skoraptował, a wiadomo przy MP4, jeśli coś, jakiś problem wystąpi podczas nagrania, no to wiadomo, nie można go potem odpalić ani montować, nic nie można z nim zrobić. Dlatego wam pokażę na szybkości, co zrobiłem tutaj, żeby przejść dalej i już zaczniemy od nowej lokacji. A więc tak, tutaj mamy teleporty. Te teleporty pozwalają nam przenieść się w różne lokacje. Tym teleportem przenosimy się praktycznie pod bramę już. Jak widzicie stąd, mamy kilku przeciwników. Już szybko powybijamy. Za chwilę wam pokażę, o co tak naprawdę chodziło. W tym miejscu na górze schodów, właściwie na środku schodów, jak widzicie, mamy trzy miejsca na takie pochodnie i mamy przycisk. Te trzy miejsca przed nami na pochodnie polegają na tym, że musimy zgasić trzy pochodnie w tej lokacji, a potem nacisnąć ten przycisk i brama się otworzy. Mamy przejście do nowej lokacji. Teraz wam pokażę na szybkości, gdzie były te pochodnie. Pierwsza z nich była tutaj od razu na środku przed nami, jak widzicie tam. Do niej podejdę, żeby wam dokładnie pokazać. Tu była pierwsza pochodnia, jak widzicie jest taki talerz, tudzież naczynie. Jak po prostu podeszliśmy, nacisnęliśmy taką dźwignię na ten talerzu, to ona ten talerz, właściwie ta pochodnia opadła na dół. I tam przy samej bramie już jedna pochodnia gasła. Tu jest pierwsza, druga była tam po prawej stronie. Tu już, tak jak macie moją koronę na mojej postaci, za tym mostkiem była kolejna pochodnia. I tu po lewej stronie była ostatnia pochodnia. Nie wiem, czy stąd będziecie w stanie to zauważyć, ale na szybko po prostu podejdę i wam pokażę. Tutaj jeszcze kawałek. O, tutaj. Jak widzicie, mamy otoczony takie koło otoczone przez kuszniczki i jednego tam przeciwnika z młotem. Na samym środku widzicie jest pochodnia. I to były trzy pochodnie. Po tych trzech pochodniach wystarczyło podejść pod bramę i tak naprawdę brama się otwierała. A teraz już wrócimy tak naprawdę do tej drugiej lokacji, jaką jest Gimgate. I właśnie tuż po otwarciu bramy musieliśmy przejść przez sporą ilość przeciwników. Tutaj po lewej stronie, jak widzicie, gdzie mamy dwóch jegomości z młotem. Tamtą stroną musieliśmy przejść, wybijać naprawdę mnóstwo przeciwników i mogliśmy dostać się do tego miejsca. No i tak naprawdę z racji tego, iż mieliśmy już całą ulepszoną, że tak powiem, postać, wszystkie skille wykupione, to tak naprawdę mogliśmy teraz sobie wykupić jakieś inne po prostu przedmioty, które pozwalają nam przenieść glimpsy na inne postacie. No ja kupiłem oczywiście Ornate Mask. Po przejściu tej lokacji już miałem 30 glimpsów, więc mogłem śmiało to bez problemu zrobić. Teraz mogę tak naprawdę tą maską, jak widzicie, teleportować się do każdej sestery, do każdej genesy. I to jest item, który się nie zużywa, jest nieskończony. Dobra, możemy przejść dalej. A, i oczywiście jeszcze miałem około 6000 taru, kończąc tą lokację. Wróciłem się do main hubu i kupiłem sobie po prostu, jak widzicie, 20 szczurów. Kupiłem sobie jeszcze parę pocisków do balistozuki. Możemy oczywiście pozbierać wszystko, co tutaj leży. Będziemy przechodzić dalej. Tu
tutaj jest prawdopodobnie boss. To jest ostatnia tak naprawdę świątynia, więc powinien być boss. Jeśli chodzi o te odcinki, to z racji tego, iż ta lokacja naprawdę potrafi dawać we znaki, jeśli chodzi o rozmiar filmów, to te odcinki będą tak naprawdę trwać maksymalnie 30 minut. No bo jednak no, wysyłać 100-150 giga na YouTube'a to jest średnio 6 godzin. I to też w porywach 6 godzin. Jeśli zależy od YouTube'a, może być transfer taki se. Dlatego właśnie chciałbym raczej ograniczyć ten czas wysyłania do minimum. Przez co jeszcze pamiętajcie, YouTube przetwarza filmy. Wtedy jak ja wpuszczam filmy w 2,5K, to te filmy potrafią się przetwarzać nawet 12 godzin. Okej, okay. Zapraszam tutaj przyjaciela. No, możesz się zestagerować, no bez przesady, przecież to jest żart. Atakuje mnie cały czas. Odsuń się, no naprawdę? Jakiś predator mi. Nie. Oczywiście maski na razie nie będziemy używać, więc możemy ją zdjąć od bara. Tutaj też na pewno nie chciałbym spaść na dół. Mamy Script of Defiance kolejny. Mnie właśnie ciekawi też jedna rzecz, mianowicie czy da się jakoś sensownie parować bossy. To jest też pewna kwestia, o której się, w której się zastanawiałem, ale też nie gram po raz drugi tak na oddzielnym save'ie, tak sobie solo, bo nie widzę w tym większego sensu i po prostu nie sprawdzałem tego w żaden sposób. Inscription. We no longer remember our name. We are a multitude emptied and repaired into a human-like vessel and comforting mirror. Your eyes refuse to acknowledge our boundless form, but neither time or shape can confine us. Jesteśmy wieloma pustymi, na nowo wylanymi do ludzkiego, wyglądającego jak ludzkie naczynia. Jakiś comforting, to jest komfortowy obraz. Your eyes, twoje oczy odmawiają, aby zrozumieć naszą bezciałową formę. Ale żaden czas albo kształt nie potrafi nas określić. Nie mamy swojego imienia. Też prawdopodobnie jest jakiś lore względem bossa. Wygląda tak, jakby kilka jakichś tam ciał, czegoś było wrośnięte w jedną formę, która, która przypomina nieco ludzką, ale to jednak nie jest ludzka forma. Tutaj chyba nic już nie ma, tak. Czyli tu mieliśmy po prostu samą inskrypcję. Lore dotyczący bossa. Możemy przejść tak naprawdę dalej. Mam nadzieję, że już w tym odcinku, w te 30 parę minut uda nam się ubić tego bossa, to będziemy mieli dużo łatwiej potem zakończyć tak naprawdę grę, bo tak, jeśli dobrze rozumiem i dobrze śledzę tą grę, to tak naprawdę zobaczcie jeszcze raz ponownie, użyję Ornite Maska, zobaczcie, to jest Dimgate i to jest od razu ta lokacja, to jest lokacja przed samym bossem już. Tak naprawdę wystarczy tu wejść, ubić bossa, wrócić się do kruka i prawdopodobnie kończymy grę. Mamy sporo kuszniczek, to mi się nie podoba, ale z racji tego, iż mamy coś takiego, możemy wystrzelić jedną kuszniczkę, jak widzicie. Zostało nam tylko te dwie kobietki. Patrzę tylko, czy mam staminę. Mam, na szczęście, dobra. No i pięknie. Czyli to mamy ze sobą. Tutaj chyba już nic nie ma, to możemy wejść wyżej. Nie wiem, jak długa będzie ta część lokacji oczywiście, czyli Dimgate. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie kończymy szybko. Nie podoba mi się to, że mi kuszniczka jakaś strzela z góry. A.
Już czuję, że ta lokacja będzie mega utrapieniem dla mnie. Byłbym w stanie sięgnąć siebie stąd, do balistozuką. Oj nie. We've got a problem. Dobra. Biegniemy kawałek szybko. Ta lokacja mi się kojarzy z Blight Townem po prostu, nie? W Dark Soulsach. Pełno tych toksycznych pajaców, toxic snipersów. Wiem, że tu jesteś, ale zdążę uderzyć twoją koleżankę. O, daj. Właśnie staram się używać tego wzmocnienia i czekać chwilę, aż ona zaatakuje, bo tak jak wcześniej zauważyliście, potrafiła otrzymać od niej te ciężkie obrażenia, ale i tak się nie zestagerować. Świetnie, po prostu genialnie, nie zauważyłem tego pajaca. Oż cholera, no serio? Muszę się odczepić ode mnie, cholera jasna. No i muszę zużywać resolwa, żeby się uleczyć. Że kupiłem parę szczurków. To był jeden duch. Tu jest jegomość z młotem. Tam coś jeszcze jest, cholera. Nie podoba mi się ta lokacja strasznie. Wszystko taki ogromny klaster fakt to jest. Po prostu. Wszystko zbite w jedno miejsce, pełno przeciwników, których ciężko będzie wyjąć prawdopodobnie jeden po jednym. Ale spróbujemy. Halo. Na pewno... Z tobą nie chciałbym walczyć. Jesteś mega irytujący. Animacja bardzo fajna, ale no, przejada się po czasie. Tym przeciwnikiem mógłbym zawalczyć, bo on jest dosyć prosty do ubicia. Chciałbym go wyciągnąć, zanim tamten właśnie się na mnie rzuci z młotem. No i wybić ducha. I tak naprawdę wtedy pozostanie nam ubicie tylko tego młotkarza. Zebranie tego itemu. Okej. No dawaj. Okej. No i pięknie. No tak jak mówię, najpierw duch. Który się przeteleportował za mnie jak zwykle i uderzył mnie pieprzonym kolcem. Sorry za bycie toxic, ale... Sami widzicie, że... Nie jest coś, czym bym chciał... zajmować w tym czasie. Najpierw klasycznie koszniczka. Ona sprawia najwięcej problemów, a potem... tej koleżanka. Dobra, możemy od razu wyłączyć hardenta. W sumie tak można robić. Włączasz po prostu wzmocnienie i wyłączasz w momencie, gdy... spadniesz zaraz. Nie wiem, czy wiesz. Dobra. Tak chodzę sobie po tym miejscu. Nie wiem, czy to jest... Właśnie pytanie, czy to jest opcjonalna lokacja, czy to jest faktycznie lokacja, którą powinniśmy progresować. Ale ona była dosyć ukryta, więc nie sądzę. Dobra. No nie, naprawdę? I naprawdę muszę uważać, bo mam wrażenie, że jeden mały błąd i... żegnamy się z życiem. Okej. Chcemy wejść jeszcze wyżej. Znaczy słyszę te kobity. Tam jest jedna. O. A jak ja nie lubię ich, tego ich takiego skrzeczenia. Mamy dwie koszniczki. Mam wrażenie, ale bardzo szybko udało mi się je pokonać. Jest dobry znak. Mamy wejście wyżej. Po tej stronie to samo. Tutaj nic nie widzę dookoła. Mam nadzieję, że nie muszę jakoś skakać tam nigdzie na dół. Próbować swojego szczęścia niczym Spider-Man. Tam w ogóle, to mnie martwi, bo to miejsce to jest
ten kryształ. Prosi się o to, żeby na niego wskoczyć. A ja nie lubię tego typu parkourów w grach typu właśnie Souls-like. Okej, najpierw kuszniczka, klasycznie. Potrafi najwięcej problemów wytworzyć. Okej, mamy Glimpsa. I Scripture of Euphoria, czyli to też pewnie leci jako taki swoisty drop. My tu mamy portal, to jest ciekawe. Tam mamy jakiegoś jegomościa z mieczami ponownie. A czy tutaj... Tutaj jest chyba to zejście, żeby zeskoczyć na ten kryształ? Czy... Nie, to jest po prostu zejście. Okej. Jak na ten kryształ zejść? Będę jakoś bokiem? Bo tak. Faktycznie. Powolutku, na paluszkę. Mamy golden bell, okej. Nie! Och! Jesus! Zawałki się stanę przez ogóle, naprawdę. Dobra, idziemy wyżej. Mamy dwóch pajaców, tam mamy kolejnego. Może mamy jakieś kolejne przejście? Mamy jakieś przejście? O jest. Ile tu znowu cholernych jakichś przejść, zagadek. To miejsce jest naprawdę. Zginę chyba. Dlaczego ich jest tutaj tak tyle ukrytych? No to mnie boli. Są pochowani w każdych możliwych miejscach. Ja tylko tracę wszystko, co mogę. Oś, pojacu. Dłużej. I co teraz? To już zobaczymy, że taki kozak będziesz, kobito. O, już nie żyjesz. Po co ci to było? Tobie też. Lejemy szczurki. Leczymy się na razie. Nie chciałbym wszystkich zużywać, ale jak będzie trzeba, to nie będę miał wyjścia. Dobra. Wiesz co, ziomuś, ja ciebie nie lubię. Może po prostu umrzyj, co? Dzięki. Okej. Naładowane. Ej, czy to... Nie, to są po prostu... Myślałem, że takie skrzynki porządkowo, ale... Tam jest kolejny jegomość. Mamy skrzyneczkę. Sorry. Znaleźliśmy Large Bolta i Bronze Bell. Okej. Okay. Fajnie. Możemy sobie w ogóle przebiec szybciutko. Cholerne duchy. Chodź, będziesz się przyjmował, mendo ty. Okej, mam jakiś przycisk kolejny. Włączamy kolejny te. To jest chyba winda na dół jednak. To była po prostu winda, czy co to miało być, bo teraz już nie rozumiem. Nie jedzie na górę z powrotem? Zaczyna mnie to martwić, bo już naprawdę się pogubiłem, co ja mam tu w ogóle zrobić. No tak, to jest prosto winda. Na tych pochodniach mamy. No. Sorry. No to jest prosto winda. Na tych pochodniach mamy dźwignię, która po prostu pozwala nam na... przeciąganie tej dźwigni. Gdzie my się teleportujemy? Co tu się dzieje? I'm confused. As hell, mate. Tu jesteśmy na... Gdzie jesteśmy? Jeszcze wyższe piętro? Nie. A, dobra, kminie. To jest tutaj. Byliśmy tam w prawo. Okej.
Dobra, to ja bym chciał tego się znowu pozbyć, bo jest to za to. Na razie. A tak szybciej ciekawości bym chciał sprawdzić, czy tamten jest w stanie paść na hita, czy też czy nie bardzo. Serio to ma taki mały zasięg? Wow, to straciłem po prostu volta na to, żeby dowiedzieć się, że to ma bardzo mały zasięg. No trudno. Chodź tu przecież. Kolejny glimpse. Scripture of Euphoria. Tam mamy kolejny clusterfuck, jeśli chodzi o ilość przeciwników. I w ogóle mam jakiegoś typka, który sobie siedzi. Można z nim pogadać? Ale to zaraz. Zaraz podziemy, czy mogę uszczalić w rej i czy on padnie, czy nie. Przeżył. Pytanie, to czy to dlatego, że trafiłem go w ciało, czy to dlatego, że on jest prosto twardy i ma mnóstwo HP? Ale on powinien paść chyba zaraz szybko. Teraz. Dokładnie. To jest... chociaż... miarę satysfakcjonujące. Okej. Klasycznie. Znaczy pytanie... właśnie, zaraz. Czy ja byłbym w stanie zrobić double killa? O listuzuku. Oto jest pytanie. Ustawię ich w takiej właśnie linii i teraz spróbuję po prostu strzelić. Zobaczyć, czy mogę dwóch naraz zabić. Okej. Czyli jestem w stanie. Czy on padł, czy po prostu go obiłem? Ej, zabiłem obu. O! Nice! Okej. Czyli z balistozuki możecie robić double kill. Świetnie. Tam mamy kolejny portal. Jakieś zejście na dół, czy... tak, to jest chyba zejście, no tam w ogóle coś leży. Dobra, no to pójdziemy sobie tutaj jeszcze szybko. Zobaczymy, czy faktycznie jest tu coś wartego uwagi. Tam za portalem widzę jakiś przedmiot jeszcze do zebrania, możemy szybko go podnieść. Nie mam staminy, ale spokojnie. Szybka regeneracja, untarnished mask, już nie potrzebujemy ornate'y. Właściwie ornate maskę, która po prostu jest nieskończona. Ale... gramy wszystko. Jest jakiś taki ala skrót na dół. Nie do końca rozumiem przeznaczenie tego miejsca. Wydaje mi się, że nie ma chyba tutaj nic do zebrania. Nie wiem, czy jest sens tutaj tak naprawdę iść. Użyjmy teleportu. W ogóle zauważyłem jedną ciekawostkę. Tutaj, nad nami. Chciałbym wiedzieć, jak tam się dostać. Głównie dlatego, że nie wiem, czy widzieliście, ale tam jest skrzyneczka. Tam jest skrzyneczka. Może później jakoś to się odblokuje, zobaczymy. Na razie idźmy w tą stronę. Teraz tak, tam mamy wyczyszczone, tu mam wyczyszczone, więc teraz pogadajmy z tym jego mościem, który tutaj stoi na tym rogu. To chyba nie jest przeciwnik, nie? Zaznaczyć go nie mogę. It's you. Go ahead then. Finish the job. Do me the same favor you did my brothers. Help a cowardly man find peace. Will you? Okej. Okay. Chcę go zabić? Aha, okej. Okay. Teams of cowardice. Dlaczego ja zabiłem tego typa? Nie wiem. Tak miało być? Nie wiem. Nie wiem, co to się stało, naprawdę. Okej. Okay. Ciekawe, czy dlatego, że to jestem w tej powłoce? Bo mówisz, że mnie poznaje, że wiesz, kim ja jestem. Nie wiem, może faktycznie na tym to polega, że po prostu jestem Emedrilem, który właśnie zginął tutaj przy wejściu. Po prostu dlatego on mnie rozpoznał i z tego powodu niezbyt zadowolony. Chciał, żebym ulżył mu cierpieniu. Ojej, dobra. Co to jest właściwie? Gdzie ja idę? O.
No, otrzymałem obrażenie za darmo, mniejsza. Okej. Mamy kolejnego pijaczka z młotem. Bez wzmocnienia nie ma sensu z niego spotkać, on bije naprawdę chore obrażenia, horrendalne. Okej. Material daje pasem. Na bossa się przyda. Muszę to założyć, muszę zapamiętać o tym. Nie lubię z niej walczyć po prostu. Okej. Ale co jak co, Balistozuka naprawdę mega mocną bronią. No ale to warto ją sobie tak naprawdę zrobić dopiero, gdy macie już wymaksowaną jakąś postać. Więc to nie warto wydawać tyle taru. Okej. I ostatnia. Nie, zakowałeś od razu wyłączamy wzmocnienie. I bijemy ci na tyle. Dobra, możemy przejść dalej. Ach. To be honest, ja bym się pozbył tej koszuliczki. Poczuję, że ona przysporzy mi więcej problemów niż reszta. Nie. Ale zonk. Co? Jak to leci w ogóle? Mniejsza. Czerwana, chodź najpierw. Moje bolty, moje kochane bolty. Jesteś jakaś taka dziwna zamulona, bo ty idziesz zamiast strzelać. Dla mnie akurat wybornie, bo wykorzystam okazję. Okej. Dobra. Pokonany. W miarę sympatycznie. Bagoftar. Możemy przejść dalej. Gdzie ja jestem? Gdzie ja w ogóle idę? To jest ciekawostka. Popękane, poniszczone wszystko, jakieś przejście randomowe po czymś, co nie powinno być raczej dostępne dla nikogo. Ale no niestety, jak widzicie, jest. Kolejną bitkę mieczykami, a tuż za nią kuszniczkę. Kuszniczkę bardzo szybko chciałbym. Naprawdę? Myślałem, że jak będę biegł bokiem, to mnie nie trafisz. God damn it. Znowu to jest niepotrzebnie i to kompletnie randomowo straciłem zdrowie. Okej, okay, możemy przejść teraz tu, teraz jeszcze. Mamy ponownie kuszniczkę. Ale możemy się schować. Dobra. Ładuj, ładuj. Ja w tym czasie najzwyczajniej się po prostu cię potnę. Dobra. Tutaj mamy kolejny przedmiot, do którego się tak po prostu nie dostaniemy chyba. Mogę jakoś tak? Mogę chyba tędy. Nie chciałbym ryzykować. Cholera, czemu tak w takim dziwnym miejscu stoi? Chyba, że tutaj z prawej. Jak ja się zabiję, podnosząc ten item, to ja po prostu sobie nie daruję, nie? Ciśnienie za wysoko. Effigy of Solomon.
Okej, czyli możemy sobie po prostu przyzwać powłokę Solomona. Nie, żeby było mi to jakoś super potrzebne. Te słapowanie powłok jest bez sensu, szczerze mówiąc. Przy zmianie powłoki tracimy zdrowie do zera praktycznie. Musimy sobie ponownie wyleczyć, to raz, a dwa. Po prostu no... jeśli nie mamy ulepszenia drugiej powłoki, to jest kompletnie useless. A patrząc na to, ile glimpsów możemy zdobyć, ile taru, to trzeba było nie wiadomo jak długo farmić, żeby w ogóle wykorzystywać kilka powłok do walki. Dlatego właśnie uważam, że to jest kompletnie nieaselem. Dobra. Łotkarz pokonany. Jakieś czaszki? Shifting Archives? What the hell? I to jest chyba miejsce, do którego należało pójść, żeby progresować level dalej. O, ciekawostka. Mamy tu podniesienia Slurry of Tar. A spider climbs carefully along a wet blade of grass. The torments of transitions transition enlighten with new perspective for those who are open. A stinger pierces the flesh of an unloved keeper. A tube swells and constricts, a calmness brings with it nothing but hope for a forestalling any more pain. Poetycko. Tutaj mamy w ogóle portal do tyłu. Traverse. Zaraz, bo znowu się zgubię. Zwykle 15 milionów przejść, jakieś transkrypcje ponownie, lore. Ale gdzie ja cholera jestem? Płytka. Okej, dobra. Teraz już widzę gdzie jestem, to jest po prostu boss. Joko wielka Genesa, halo? Co ty taka duża jesteś? Once I was in awe of the knowledge contained here. But it was a fool's errand to try to catalog the contents of this library. The devout keep searching, endlessly hunting for a revelation. Even as they're surrounded by madness. Keep your eyes ahead. Do not stray among the teetering stacks. You'll only delay the inevitable. Na razie nie będziemy zainteresować do tego, że tak naprawdę to będzie koniec tego odcinka. Tak jak mówiłem, nie chcę przyciągać tych odcinków zbyt długo, ze względu na to, że lokacja ta po prostu sprawia, że wielkość filmów, które powstają, są po prostu horrendalne. Dlatego w tym momencie się żegnamy. Następny odcinek będzie z cofki do tamtego miejsca, na początku jeszcze tam na dole, gdzie nie byłem, bo tam widziałem, było kilka przejść, ale nie posiadłem. I pokonamy bossa. Tak więc, dzięki serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Na razie.